Cześć, witam serdecznie z tej strony Hannibal. Jeżeli nie chcecie, aby mój tygrys chodził głodny, zostawcie suba oraz łapeczkę w górę. Zapraszam. Jeżeli chodzi o artefakty, używam oczywiście Orkusa oraz koło żywiołów na pojedyncze bossy Soula. Mam też pieczęć z CWK oraz latarnie, które chciałbym wymienić oczywiście na oko giganta oraz coś tam jeszcze, zobaczymy. Na pojedyncze bossy używamy Holy Avengera bądź Terdora, na grupy mobów Lightninga. Do zbrojki urok, co, że tak powiem, GWF to obyczaj, ja używam Barkshielda, używam też negacji i tam jakieś jeszcze inne, że tak powiem, główienka. Przejdźmy do fitsów. Tutaj za bardzo nie muszę chyba opowiadać, wystarczy spojrzeć. Jedyna zmiana jest taka, że nie dajemy 5 punktów tutaj w takie coś, tylko dajemy obok. Dajemy obok, ponieważ daje to nam 10% więcej do depsa ogólnie, co łączy się też ze zbrójkami, co za chwilę pokażę. Też na dole mała zmiana, dajemy 5 punktów do zdrowia. Jeżeli idziemy w party z opekiem na jakiegoś tonga czy coś, to mamy wtedy o wiele więcej depsa i to zdrowie więcej nam da niż obrona. Dlatego też w miejsca na obronę dajemy teraz uroki świetliste, a nie azury. W miejsce na atak dajemy sobie zazwyczaj brutale. To zależy tutaj jak nasz portfel wygląda, no, ale ogólnie brutale. Dalej, fitsy tutaj wszystko mamy tak jak to wszystko widać. Jeżeli chodzi o bony, też myślę, że nie ma co za dużo gadać, się tutaj rozprawiać nad punkcikami, jak coś zapauzujcie. Nie ma czasu, trzeba robić hunty. Postawiłem właśnie na hunty zamiast na tutaj punkty z kampanii, zobaczycie dlaczego. Jeżeli chodzi o towarzyszy, polecam 3 archonty powietrza, ziemi, ognia. Ja akurat mam Erynię, którą będę prawdopodobnie niedługo zmieniał, zobaczymy. Oczywiście tygryska i tutaj Stronghold Siege'a, który daje depsa. Dalej, jeżeli chodzi o insygnię, to też dosyć bardzo ważna rzecz. Tutaj sobie spójrzcie, nazwy jakie mam, jakie buffki, nie będę czytał, bo strasznie pokaleczę ten angielski. Nie chcę tego. Dla nowych graczy pamiętajcie, że takie tutaj właśnie insygnie, one tam są naprawdę za grosze, naprawdę grosze, 500 AD, który daje tam 100 kryta bądź mocy i tutaj naprawdę tego troszkę jest, możecie sobie ładnie wzmocnić postać dzięki temu. To było i teraz przejdźmy już do takich fajniejszych rzeczy, czyli to co teraz jest, co możemy założyć nowego. Takie tutaj ala pierścienie, bo to nie są pierścienie, to są takie itemki prawdopodobnie, które się używa i dają nam buffka, coś w stylu jak właśnie kieszonkowy zwierzak, czyli tą monetkę będzie można w końcu wywalić i wziąć coś fajniejszego. Jest tutaj regeneracja, power, defense, lifesteal, deflection, stamina, krytyk, severity 6%, wow, jakby tu wlazło. Pierścionek, który używamy, jeżeli jesteśmy blisko tam targeta, 2,5% więcej damage'a. Jest w nim power, armor, 2 ofensy, więc wow. Dalej lecimy. Pierścionek. Chcę właśnie pokazać, jak się go zdobywa, bo może część z was nie wie. Jeżeli używacie dzienną moc, damage wzrasta o 3% na 5 sekund. Mamy 2 ofensy tutaj. Item level 465, więc nie najgorzej. Żeby go zdobyć, musimy Tajanów tutaj na tej mapie ubijać i dostajemy taki zwój Lichlor, coś takiego. Bierzemy go, akceptujemy i oddajemy u Makosa, a nie tam u tej typiary tutaj drugiej, która jest w tym mieście, bo u niej nic nie dostaniemy ciekawego. Tylko od niego jest ten właśnie pierścionek. Słuchaj Makos, coś znalazłem, trzymaj gościu. Fajnie. I dostałem Makos Favor, taką walutę. I można ją prawdopodobnie co godzinę zdobywać. Widzicie, mam 7, a jest potrzebnych 20 na ten pierścionek, więc tak czy inaczej prędzej czy później go zdobędziecie. Więc to jest raczej dosyć spoko. Reszta tutaj jakaś taka nie jest mega super fajna. Są lepsze. Spójrzmy dalej. To było.
Zbrojka, którą zdobyłem, ona jest już dostępna na pierwszym poziomie huntów, więc poproście kogoś z gildii, żeby wam tutaj, no, zdobądźcie po prostu łapki z Polarisów i tam fangi z T-Rexów i możecie dropnąć tą zbrojkę. Mi się udało dosyć szybko. 3% więcej damage'a z mele. Dalej tutaj mamy jeszcze... Czy to przeskoczyłem, czy nie? Tak, troszkę przeskoczyłem. Broni, oczywiście stonga najlepsze. Tylko trzeba mieć pieczątki, tam jest chyba 750 pieczątek. 750 pieczątek na jedną broń i 750 na drugą, więc troszkę tego jest. Nie mam zbytnio czasu ostatnio, więc to tak bywa. No, przejechałem. Tutaj mam rękawice, tylko one już są z trzeciego poziomu huntów. 3% więcej DPS-a z enkanterów. I buty też z trzeciego poziomu, at willy 3% więcej obrażeń. Tu też mamy takie dosyć spoko pierścionki, aczkolwiek tamte dwa będą najlepsze z tego, co wam pokazałem. Tak więc myślę, że to by było tyle. Pamiętajcie o łapeczce, subiksie. Pozdrawiam, Gildię Feniks. Trzymajcie się, cześć.